Witam Was serdecznie. Pozdrawiamy Was z Radomia i błogosławimy. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina 16. Od kilku lat, o tej samej stałej porze, wychodzimy na ulicę tutaj miasta Radomia zwiastować ludziom dobrą nowinę, Ewangelię. Dzisiaj jest ze mną mój brat Darek, z którym też chodzimy od kilku lat. Witam. Witaj, Darku. Cześć. Darku, chciałem Ci zadać pytanie. Od kilku lat razem chodzimy, głosimy Ewangelię, docieramy do ludzi. Dlaczego warto wychodzić i opowiadać ludziom w Polsce o Panu Jezusie Chrystusie? Dlaczego warto? Tak. Warto dlatego, że w moim przekonaniu i z tego, co poznałem Słowo Boże, nie można wierzyć w Boga i nie znać Ewangelii, nie znać słów Pana Jezusa. Nie można wierzyć w Boga i iść za nauczaniem Pana Jezusa, no skoro Go nie znamy, tak? Nie można być uczniem Pana Jezusa, skoro nie znamy nauczyciela. Więc należy poznać tego nauczyciela i ten nauczyciel jeszcze mówi nam, że kto będzie trwał we mnie i kto będzie moich przykazań przestrzegał, nie 10 przykazań, tylko moich przykazań, które są rozsiane po całej Ewangelii, po całych listach apostolskich, ponieważ wiemy, że apostołowie też głosili to, co im Jezus nakazał, więc te przekazania, które oni nauczali, tych przykazań, to są przykazania też Pana Jezusa. Oni pod Duchem Świętym to wszystko głosili, prawda? Paweł spotykał się, objawiał mu się Jezus, tak? Tak. Bezpośrednio go nauczał. Więc to wszystko, jeżeli my nie znamy nauczania tych przykazań, a Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie trwać we mnie i będziecie zachować moje przykazania, to będziecie prawdziwie moimi uczniami, będziecie zbawieni, tak? Więc to jest, wydaje mi się, to niemożliwe dla mnie, w moim przekonaniu, z moim poznaniem Słowa Bożego. Zresztą Słowo Boże w każdym miejscu, w każdym, Stary i Nowy Testament, zachęca nas do tego, żeby czytać i poznawać Boga. I w Polsce mamy taką sytuację, że w zasadzie, ja nie wiem, 80-90% ludzi no nie zna Słowa Bożego. Wiesz, jakieś tam wyrywki może w kościele katolickim, dwa zdania na mszy, które nic nam nie dają, ponieważ nie mamy kontekstu, nie mamy tego czytania tak zwanego niedzielnego. I zresztą byłem katolikiem przez wiele, wiele lat. Mnie nikt nie nauczał, żeby się na nowo narodzić. Ja nie miałem pojęcia o tym. Mało tego, dzisiaj mój ojciec, który już ma 80 lat, on nie słyszał nigdy czegoś takiego, że musi się nowo narodzić, więc coś tu jest nie halo, coś tu jest nie tak. Okay. I dopiero kiedy właśnie poznajemy Słowo Boże, dowiadujemy się, co Jezus od nas oczekuje, czego, w jaki sposób mamy Go wyznawać. Dlatego warto. Dlatego warto, Darku, ale jest taki trochę precedens, ponieważ według statystyk nasz kraj jest około 90% ludzi wierzących. Tak. I doświadczasz pewnie tego, że mówisz, hej, ja wierzę w Boga, nie? A jednak dlaczego wychodzisz na ulicę? Przecież ludzie wierzą w Boga. No i co na to powiesz, skoro to tak jakbyśmy, to tak jak żyjemy w kraju wierzących, więc nie ma sensu wychodzić, ponieważ wszyscy wierzą w Boga. A jednak? Słowo Boże mówi, że diabeł też wierzy, tak? Wiemy o tym, Paweł o tym pisał, tak? Diabeł wierzy. Diabeł też wierzy i drży. I drży. Mnie się wydaje, że nie wszyscy ludzie drżą, którzy mówią, że wierzą. I to jest ta zasadnicza różnica. Ja rozmawiałem też z kilkoma osobami, które zapewniały mnie o tym, że znają Słowo Boże. Więc krótkie pytanie. Co jest napisane w liście do Rzymian? Tak ogólnie. Cisza. Co jest napisane w liście do Hebrajczyków? O czym nam mówi list Jakuba? Cisza. A te osoby twierdziły, że znają Słowo Boże. Więc no, jest tu jakiś dysonans, jest tu jakieś nieporozumienie. Ja myślę, że diabeł... ja wierzę, że istnieje diabeł, istnieją duchy nieczyste, które zwodzą ludzi, no Biblia o tym mówi, więc skoro jest Bóg, są te moce nieczyste, duchy nieczyste i szatan, który nimi jakoś dyryguje i rządzi, ja myślę, że to jest strategia szatana, żeby człowiekowi w głowie poukładać tak, przekonać go o czymś, czego nie ma. Czyli znam Słowo Boże, a tak naprawdę nie znam tego Słowa Bożego. Wierzę w Boga, no owszem, wierzę, ale co to znaczy wierzyć? Następne pytanie, tak? Tak. To jest dosyć ważny temat, ponieważ kogo nie spytasz, no prawie kogo, mówią, że wierzą w Boga, ale jednak
piekło i demony też wierzą i drżą, dokładnie. Ale jednak one drżą, a ludzie jakby mówią, że wierzą w Boga, ale z drugiej strony tak naprawdę żyją, jakby Go nie znali, nie? I kiedy zaczyna z tymi ludźmi rozmawiać, właśnie jak zaczyna z nimi rozmawiać? Jak chcesz im pokazać, czy oni wierzą, czy nie wierzą? To jest bardzo trudne. Bardzo drugi temat. To jest bardzo trudne. Jeżeli macie pytania i będziecie się chcieli dowiedzieć, bardzo chętnie będziemy kontynuować ten temat, rozwijać. Napiszcie poniżej w komentarzach. Znajdziemy czas, odpowiem na te wszystkie pytania. Ale ja Ci chcę, Darku, jeszcze jedno pytanie zadać. No właśnie, znanie Słowa Bożego. Rozdajesz tutaj Biblię na ulicach Radomia, wszędzie, gdzie się da. Słowo Boże. Dlaczego uważasz, że ono jest tak ważne? Ponieważ ludzie mówią, sorry, ja chodzę do kościoła. Sorry, mam w domu Biblię. Nie potrzebuję, nie? Ale obydwoje wiemy, że ta Biblia po prostu leży jako relikwia. Po prostu leży ładnie na półce, nie? Dlaczego uważasz, że tak ważne jest to, żeby Polak przeczytał Słowo Boże? No właśnie to jest to, o czym mówiłem, że samo nauczanie Pana Jezusa nas zobowiązuje do tego. Same te wersety, które mówią o tym, chyba szósty rozdział Jana też, zobaczcie, mówi o tym, że Pan Jezus, tak, to są słowa Pana Jezusa, że nie On nas będzie sądził, ale słowa, które On wypowiedział. Te słowa mamy spisane w Biblii, tak? W Ewangeliach te słowa mamy spisane w listach apostolskich. Więc jak możemy do tego podchodzić tak lekceważąco, skoro słowo, które wypowiedział, będzie nas sądzić. Musimy znać to słowo, musimy mieć po prostu jakiś fundament tej naszej wiary, tak? Fundament wiary jest potrzebny. I tu nie są jakieś obrzędy religijne, absolutnie, co w tym kraju jest ogólnie jest przyjęte, tak? Sakramenty jakieś, że to jest jakiś tam fundament naszej wiary. Kościół, owszem, to są ważne rzeczy. No, o sakramentach to już nie mówię, ale Kościół jest ważną rzeczą. Kościół oczywiście oparty, jego wiara oparta na Biblii, na Ewangelii, na nauce apostolskiej i to są ważne rzeczy, ale fundamentem wiary chrześcijańskiej i w ogóle wiary w Boga, to jest Słowo Boże. Słowo Boże. Słowo Boże. Jeżeli ktoś ma wyszukiwarkę z taką biblijną, niech sobie wpisze wyraz Słowo. Ile razy ono się w Biblii powtarza? To są niezliczone ilości. Słowo uzdrawia, Słowo leczy, Słowo daje przekonanie, Słowo nas sądzi, Słowo, które zostało głoszone, nas oświeca. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, wy jesteście już czyści dla słowa, które ja wam głosiłem, tak? Więc to słowo jest niezmiernie ważne, to jest fundament naszej wiary. Tak mówi Biblia. Tak mówi Biblia. Tak. Czyli twoim zdaniem nie wystarczy mieć Słowa Bożego? No nie wystarczy, nie. To... I nie wystarczy twoim zdaniem chodzić do kościoła? Ponieważ nie, to jest bardzo częste. Nie. Ale ja chodzę do kościoła, albo słyszymy często takie pytania, zarzuty w sumie, to nie są pytania. Jeżeli chcecie mówić o Bogu, od tego jest Kościół, nie? Co uważasz na taki zarzut? Od tego jest Kościół. Idźcie i tam mówcie o Bogu. Kto jest Kościołem? Te budynki są Kościołem, które mamy w Polsce bardzo dużo. Słowo Boże mówi, że tam, gdzie dwóch lub trzech się zgromadza, czy to jest zgromadzenie, to jest Kościół. Eklezja, prawda? Słowo eklezja, to zgromadzenie. Więc to jest Kościół. Kościołem jesteśmy my. I ci ludzie mają rację, że Kościół jest od tego, żeby głosić Słowo. Tylko oni mają obraz niebiblijny. Słowo Kościół im się kojarzy z budynkiem. A w Biblii jest napisane, że Kościół to wszyscy wierzący. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. I to właśnie Kościół ma to poselstwo, żeby głosić Biblię, głosić Ewangelię, głosić dobrą nowinę. To jest właśnie to. Czyli, o ile Cię dobrze rozumiem, klasyczny, statystyczny polski wierzący, mówiąc Kościół, ma na myśli budynek, nie eklezji. I tutaj wychodzi znowu nieznajomość Słowa Bożego. No tak. I no trzeba tak. odsyłać człowieka do Słowa Bożego. No tak. Okej, a powiedz mi jeszcze, że często mówisz, że Pan Jezus jest jedyną drogą, ale riposta od ludzi jest często taka, że no, oni się modlą do Maryi. Maryja jest ich pośredniczką, orędowniczką. Maryja jest ta, która tak kocha Jezusa, że ona wszystko jest w stanie zrobić. Co powiedzieć? Ponieważ w naszej polskiej kulturze ludzie są w stanie zabić nie się, tylko bardziej Ciebie, w obronie kultu maryjnego. Fundamentem wiary polskiej właśnie jest kult maryjny i kiedy mówisz, na przykład przyjdź się do Jezusa, jest zaraz riposta o Maryi, co z tym zrobić? Jak do tego podejść? Co o tym myślisz? Lekarstwo jest jedno, poznać Słowo Boże.
Nasz kraj jest po prostu zatopiony w kulcie maryjnym. Ale kult maryjny nie ma żadnych podstaw biblijnych, żadnych. Jedno zdanie, na którym zbudował Kościół katolicki swoją doktrynę, no nie jedno może, ale jedną z główniejszych, to jest sytuacja pod krzyżem, tak? Kiedy Jezus mówi do Jana, oto twoja matka, do Marii, matki, mówi, oto twój syn. Bodajże 19 rozdział Ewangelii, tak. Jakby to chciał sobie sprawdzić. Tak, i Kościół katolicki zbudował na tym całą doktrynę. Tylko moje pytanie brzmi, co stało się z apostołami, którzy w ogóle na ten temat nie nauczają? Jan napisał, Ewangelia Jana jest, prawda, jest autorem, tak? Jest autorem po prostu to, co on przeżył, widział, zostało spisane, tak? Napisał pierwszy list Jana, drugi list Jana, trzeci list. Nie wspomniał w ogóle, nie wspomniał dlatego, ponieważ chrześcijaństwo to jest tylko Jezus Chrystus, nad Nim Bóg i jeszcze Duch Święty, który po prostu scala to wszystko, prawda? Więc... nie ma w całej Biblii, nie w Nowym Testamencie lub Starym, tylko w całej Biblii, w Nowym i Starym Testamencie, ani jednej modlitwy do kogokolwiek poza Bogiem Jezusem. Sprawdźcie to sami. Czyli odsyłasz nas znowu do Biblii. Znów do Biblii, Bożego. Ponieważ to jest źródło. To jest źródło wiedzy o Bogu, to jest źródło wiedzy o tym, jak wyznawać tego Boga. To są rzeczy fundamentalne. Ta Biblia to cała. Mnie ktoś powiedział, że też, no ja tam znam trochę Ewangelii, znam piękny fragment właśnie z pierwszego listu do Koryntian o miłości. To jest esencja. Ja mówię, okej. To jest piękny ten hymn o miłości, ale gdyby nam potrzebny był do zbawienia hymn o miłości, to cała Biblia, no to by był hymn do miłości, prawda? Po co było pisać tyle ksiąg, tyle listów i tak dalej, tak? Biblia to jest elementarz, z którego my wszystko wiemy o Bogu, o Kościele i o nas samych. I o nas samych. Więc nie wyobrażam sobie, jeżeli ktoś nie czyta. Zresztą Pan Jezus mówi o Słowie Bożym, że trzeba się Nim karmić. I my z doświadczenia też wiemy, że jak przestajemy się karmić tym Słowem Bożym, nasz duch gaśnie, tak? Bo wiara z czego jest? Ze słuchania Słowa Bożego. Kiedyś się go słuchało, bo ludzie nie wszyscy umieli czytać. Byli ludzie, którzy chodzili, głosili. Ci, co znali, umieli czytać. Dzisiaj wszyscy potrafimy czytać. Dzisiaj możemy sobie założyć słuchawki z audiobiblią, audiobookiem. Nie trzeba nawet umieć czytać. Nie trzeba umieć nawet, nie trzeba mieć czasu tak naprawdę na to czytanie, ponieważ można iść na spacer z psem, jechać samochodem i sobie też słuchać i czytać. I dowiemy się niesamowitych rzeczy. Dowiemy się, że te rzeczy, które są praktykowane dzisiaj w kościołach, modlitwy do zmarłych, że to jest grzech przed Bogiem. Do kogokolwiek, do świętego Dominika, do Jana Pawła II, wstawiennicze i tak dalej. To wszystko jest grzech śmiertelny, powiedziałbym, przed Bogiem. Maria również, wspaniała, błogosławiona kobieta, którą mamy cenić, którą szanujemy, którą błogosławimy. Jeżeli możemy o niej nauczać też dużo, ponieważ ona była wzorem pokory, prawda? Wzorem poddaństwa woli Bożej. Tak. Ale nie ma nigdzie o tym, żeby mamy się do niej o cokolwiek zwracać. Nie ma takiej nauki apostolskiej. Kościół katolicki uzurpuje sobie, że on jest kontynuatorem nauki apostolskiej, prawda? Poprzez papieży. A nie jest swoim zdaniem? No myślisz, że jest, skoro jego nauka tak bardzo odbiega od nauki apostolskiej. To możemy powiedzieć, że on jest oparty na nauce apostolskiej? Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo to nie jest jedna rzecz. Wiesz, dotykamy wielu rzeczy. Obrazy koronowane, figury, papiestwo i tak dalej. To są rzeczy, które po prostu no, przez Słowo Boże są nazywane krótko grzechem. Więc jak można powiedzieć, że ten Kościół jest spadkobiercą właśnie sukcesji apostolskiej? Absolutnie się z tym nie zgadzam, ponieważ to nie jest jakaś drobna rzecz. To nie jest jakaś jedna rzecz, która jest źle zinterpretowana. Powtarzam jeszcze raz. O maryjności nie ma żadnej nauki. Żadnej nauki. Nie ma żadnego zwracania się do kogokolwiek, nie tylko do Marii. Zresztą wspaniałej kobiety, która była poddana Bogu. Ale nie tylko do Marii. Do kogokolwiek, poza Bogiem i Jezusem. Nie wolno nam się zwracać, ponieważ nawet jeżeli do Wikipedii sięgniemy, modlitwa
To jest tak jakby rozmowa z bóstwem. Czy do kogo się modlimy, to czynimy go bóstwem po prostu. I ja myślę, że apostołowie dokładnie o tym wiedzieli. Zresztą my mamy się też budować i wspierać Starym Testamentem, a tam jest bardzo dużo fragmentów. Niektórzy chrześcijanie, nawet tacy chrześcijanie, no, którzy nie mają tak naprawdę jeszcze dużo styczności z Bogiem, mówią, że nie warto czytać Starego Testamentu. Ja wtedy odpowiadam, spójrz na apostołów, spójrz na Pana Jezusa, ile razy sięgali do Starego Testamentu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, ale Pan Jezus, kiedy na drodze do Emaus szedł z uczniami swoimi, tam im się objawił po śmierci, po ukrzyżowaniu, no mówił, czy wy nie wiecie, że wszystkie Pisma świadczą o mnie? Chociażby to. Chociażby ta jedna rzecz. Ale tam jest wiele rzeczy, poznajemy. Oczywiście prawo ze Starego Testamentu zostawiamy, bo prawo zostało zmienione. Nowe przymierze mamy. Przyszło nowe przymierze, jest nowe prawo. Zawsze, kiedy nowe przymierze wchodziło, czy nowe przymierze jakiekolwiek, to ono polega na tym, że po to jest to nowe przymierze, że zmienia się coś i prawo się zmieniło. Okay. Natomiast sam Bóg, samo to, że kiedyś nienawidził jakichkolwiek figur, obrazów, czegokolwiek, nienawidził. Pierwsze przykazanie o tym mówi. Sprawdźcie sobie w Księdze Mojżeszowej, druga Księga Mojżeszowa i piąta Księga Mojżeszowa, 10 przykazań. Też znów jest problem, ponieważ Kościół katolicki zmienił te przykazania, więc chociaż wielu proroków o tym mówi, Izajasz o tym mówi, o bałwochwalstwie, psalmy o tym mówią. Nie wolno czynić żadnych podobieństw, figur, czegokolwiek. Nie tylko kogokolwiek, tylko czegokolwiek nawet, co jest w niebie, na ziemi i pod ziemią. Tak mówi 10 przykazań. Więc poznajmy tego Boga, w którego wierzymy. No tak, Darku. Dareczku, mój kochany bracie, statystyczny Polak ci odpowie na to, to ty jesteś mądrzejszy od księdza? Ty jesteś mądrzejszy od tych, którzy tyle lat studiowali Biblię. Ty jesteś mądrzejszy od Kościoła, który już trwa tyle tysięcy lat. Wiesz lepiej? Moja odpowiedź jest prosta. Nie ten, kto skończył wyższe studia, nie ten, kto nawet czyta, zaczytuje się w Biblii, bo wiemy, że są ludzie, którzy studiują jakby stare księgi, Biblię i piszą prace naukowe. Tylko ten jest mądry i ten jest wiarygodny, w moim przekonaniu, kogo prowadzi Duch Święty. To nie jest ważne, czy ty masz 10 fakultetów, bo ja poznałem braci, siostry wierzące biblijnie, którzy nie mają wykształcenia, ale są prowadzeni przez Boga, przez Ducha Bożego. I znów poznanie. Pan Jezus powiedział, dam wam Ducha Prawdy. On was prowadzi we wszelką prawdę. Czyli nie wprowadzą nas szkoły biblijne i tak dalej. One nieraz są pomocne, ale ja często słyszę, że po tych szkołach ludzie tracą wiarę. Nie byłem, nie wiem, ale takie opinie słyszę. Więc słyszymy, co się dzieje w seminariach. Straszne rzeczy, po prostu straszne rzeczy. Tak. Jeżeli rzeczywiście ktoś miał znajomych i rzeczywiście gdzieś tam ma takie doświadczenia, straszne rzeczy tam opowiadali ci kandydaci nawet. Więc jeszcze jedna rzecz. Ja rozmawiałem z kilkoma księżmi i po prostu oni nie znają też Słowa Bożego. Oni znają świetnie katechizm, prawo kanoniczne i tak dalej, specjaliści i tak dalej, ale niektórzy po prostu z tymi, którymi rozmawiałem, czyli nie znają Słowa Bożego. To gdzieś wyrywkowo tak samo to tak. Czyli chcesz mi i tym, którzy oglądają, powiedzieć, że ci, którzy mówią o sobie, są kapłanami Boga, że są przedstawicielami Chrystusa na ziemi, nie znają Jego słowa, nie znają Jego woli? Mało tego, powiemy, znów wracamy do Biblii i Biblia nas czego uczy? Kto skazał Pana Jezusa na śmierć, powiedz mi? O ile pamiętam, faryzeusze, dominująca wtedy religia, ludzie religijni. Kto decyzję podjął? Faryzeusze. Ja bym powiedział jeszcze wyżej. Najwyższy kapłan świątyni. Najwyższy kapłan. Odpowiednik Kajpasza. Dzisiejszego papieża. Tak? On podjął decyzję o tym, żeby ukrzyżować. I Sanhedryn, czyli jakby ci pomniejsi, którzy współrządzili po prostu wtedy w religii mojżeszowej, byli odpowiedzialni, to oni skazali Pana Jezusa na śmierć. Czyli chcesz mi powiedzieć, że wiara, a religia to są dwie różne rzeczy? To są dwie przeciwstawne rzeczy, powiedziałbym. Tak w dwóch zdaniach mógłbyś mi opowiedzieć o tym? Religia powoduje to, że ludzie zaczynają zabijać w imię Boga.
to jest religia. Mhm. Ja mam bardzo złe skojarzenia ze słowem religia. Mhm. Religia powodowała to, że ludzie się wyżynali. Religia. Mhm. I nie tylko religia rzymska, właśnie, bo to było i protestanci też do tego się posuwali, na przykład kiedy się w Irlandii Północnej podkładali sobie nawzajem bomby, katolicy i protestanci, ale też religia islamska, prawda? Mhm. Wszędzie tam, gdzie śmierć, to jest religia. Mhm. Wszędzie, tam gdzie, w połączeniu z Bogiem oczywiście, prawda? A wiara, wiara jest opis dziejów apostolskich, listy apostolskie, Ewangelie, tam mamy przedstawioną wiarę, tam jest głoszenie i kto chce, przyjmuje Pana Jezusa, kto nie chce, nie przyjmuje. Pan Jezus nigdy nie kazał apostołom wziąć miecza i gonić tych ludzi, którzy nie chcą słuchać Słowa Bożego. Nie kazał ich zabijać. Zobaczcie z historii, ile mamy, ile ludzi poginęło na stosach, ile ludzi poginęło w wojnach religijnych. Mm. To są straszne rzeczy. Mm. Tak naprawdę śmiem twierdzić, że naprawdę wiary na ziemi było zawsze bardzo mało. I to pokazuje nam Biblia też. Mm. Pan Jezus na koniec jeszcze powiem, mówi o tym, że kiedy wrócę na ziemię, czy znajdę wiarę na ziemi. Pan Jezus nie powiedział, czy znajdę kościoły, religię i tak dalej. Czy znajdę wiarę na ziemi, tak? Bardzo twarde słowa. Bardzo twarde słowa, ale... Postaram się, Darek, trochę zebrać to w kupę. Zadam Ci pytanie, czy warto głosić na ulicy Polakom Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie? I dostaliśmy takich tematów, że żyjemy w kraju, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, w kraju katolickim, gdzie każdy człowiek uważa się za wierzącego, gdzie każdy człowiek mówi, że wierzy w Boga, to niektórzy mówią, że mają Słowo Boże, Biblię w domu i że chodzą do kościoła, a jednocześnie widać, że tej wiary nie ma. Gdybyśmy byli krajem ludzi wierzących, to by totalnie nasza rzeczywistość inaczej wyglądała, więc zadam pytanie wprost. Czy uważasz, że Kościół katolicki jest kościołem, instytucją, jakkolwiek to nazwę, że jest wrogiem Chrystusa, że odwodzi ludzi od prawdziwej wiary? Oczywiście, oczywiście. Byłem katolikiem, byłem w tej religii i nie miałem świadomości tego. Ja, kiedy słyszałem takie rzeczy, że nie wolno się modlić do Marii, kojarzyłem to od razu z naukami Świadków Jehowy, z niczym innym. I jeżeli słyszałem w ogóle jakieś rzeczy, które ogólnie były mi znane, ale a nie czytałem jeszcze Pisma Świętego, nie znałem Pisma. Gdzieś tam wyrywkowo oczywiście, bo ja szukałem Boga całe życie. I nie byłem też katolikiem, który chodzi w niedzielę, bo musi do kościoła. Ja chodziłem z radością do kościoła katolickiego w niedzielę, działałem w kościele katolickim, sprawiałem, ja chciałem Boga. Ja chciałem Boga, tylko że no, tego Boga jakoś nie mogłem po prostu spotkać. Spotykałem różne czynności religijne, które nie zaspokoiły, tak? Sakramenty, które nie zaspokoiły mojego głodu Boga. I dopiero kiedy zwrócił mi na to wielu ludzi, którzy spotkałem na swojej drodze, zwróciło mi na to uwagę, że Słowo Boże to jest Bóg, to jest Jego Słowo, to jest Bóg. Chcesz Go mieć, chcesz do Niego dotrzeć, to poznaj to Słowo Boże i wtedy to się stało. Więc Kościół katolicki nigdy mnie tego nie nauczył. Okay. No przepraszam bardzo, może ktoś ma inne doświadczenia. Ja nie mam takich doświadczeń, tak jak powiedziałem, moi najbliżsi, kiedy pytam ich, czy narodziłeś się na nowo z ducha, robią wielkie oczy, a co Ty mówisz, do czego mi to wiesz? Narodziłeś się na nowo. A Pan Jezus mówi do Nikodema, jeżeli nie narodzisz się na nowo, z ducha i z wody, nie wejdziesz do Królestwa Bożego, więc to jest fundamentalna sprawa. Czy ten Kościół jest, no, Boży? Uważam, że nie, dlatego, że głosi nauki, które przez lata, przez wieki nawet, jakby wsiąkły, jakby pomieszały się właśnie z prawdą, prawda? Z biblijną prawdą. I powkładano tam różne rzeczy, które dzisiaj są jakby czymś normalnym, tak? Jeszcze raz powtarzam. Modlitwa do kogokolwiek poza Bogiem Jezusem jest grzechem. A dzisiaj w Kościele katolickim uważa się to za normę. To nikogo nie dziwi, prawda? Więc jak ten Kościół, który nawet mówi nam, ja widzę takie plakaty, że jak na przykład kiedyś no, przeraziło mnie to, kiedy plakat przed kościołem katolickim, taki duży plakat, Maria była narysowana, zresztą tam, co to za kobieta, to trudno powiedzieć, bo na każdym obrazie inna, ale było napisane, kiedy będziesz umierał, pamiętaj, zwróć się do Marii, ona cię przeprowadzi. Gdzie taka nauka jest w Biblii? Kiedy Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga. Jedynym.
Czy znaczy coś słowo jedyny w naszej w słowniku polskim? Jedyny to jest jedyny. Nie ma innego pośrednika i nie ma innych pośredników. To on jest drogą, prawdą i życiem. On sam o sobie tak mówił, tak? Także ja nie mam żadnych wątpliwości. Oczywiście to jest szeroki temat, ale ja rozmawiam z katolikami. Tak, rozmawiam z katolikami i tak najczęściej to jest po prostu ignorancja. Dlatego, że nie znają Słowa Bożego i wolą wierzyć nauce ludzkiej, czyli księży, biskupów i tak dalej, która no mija się, po prostu się mija z Ewangelią. Mija się z Ewangelią, ponieważ wielu rzeczy, mało że tam nie ma, to jeszcze one są przeciwne Bogu. Odsyłam was, kochani, do pierwszego listu do Rzymian, gdzie są opisane grzechy pogan. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian mamy opisane grzechy pogan. I co tam jest napisane? Że ludzie czczą stworzenie zamiast Stwórcy, że to jest wielki grzech. A kim jest Maria, kim są inni ludzie? Oni są stworzeniem. Nie wolno czcić nam nikogo, a tu buduje się świątynie, koronuje się obrazy, koronuje się figury, no więc czci się stworzenie. Zamiast Stwórcy. Zamiast Stwórcę, który jest błogosławiony. To no coś to znaczy. No, Biblia jest pełna takich fragmentów po prostu, które mówią o tym, że jest to grzechem, grzech przed Bogiem. Szczególnie Stary Testament. Jeszcze raz mówię, nie wolno nam tego lekceważyć, ponieważ całe Pismo przez Boga jest natchnione, tak? Dareczku, myślę, że temat jest szeroki. O, tak, ale rzeka. Moglibyśmy tutaj bardzo długo siedzieć, rozmawiać, ale zaraz czas nas ewangelizacyjny jest i jeżeli dotrwał do tego momentu, ktoś, kto nas tutaj słucha, co byś chciał takiemu człowiekowi, przeciętnemu Polakowi przekazać? Za pomocą internetu. Internet jest siłą. Tak. Co byś powiedział, to co dzisiaj będziesz mówił ludziom za chwilę na ulicy? My ciągle mówimy jedno i to samo. Czytaj Biblię, poznaj Boga, w którego wierzysz. Czytaj Biblię. To jest prawda. Te słowa są prawdą. Wszystkie słowa, które wypowiedział Jezus, są prawdą. Wszystkie słowa, które wypowiedział Bóg, są prawdą, prawda? To jest jedyna prawda we wszechświecie. Jedyna prawda. I zobaczcie, zmieniają się różne jakby nawet naukowe teorie, prawda? Bardzo dużo. One się co czas zmieniają, bo poznajemy. To nic dziwnego, poznajemy. Tak. Natomiast Słowo Boże jest niezmienne od tysięcy lat, można powiedzieć, tak? Bo Stary Testament, potem teraz Nowy, niezmienne. To jest, to było i trwa. I jeżeli nie poznamy, jeżeli nie poznamy Jezusa Chrystusa, Ja mam bardzo duże wątpliwości, że możemy być zbawieni, ponieważ sam Pan Jezus o tym mówi. Trwajcie we mnie. Dobrze. Kto trwa we mnie? Jak można trwać w Bogu? No, przez Jego Słowo, ale to też naucza Pan Jezus o tym, że musimy przestrzegać Jego przykazań, żyć Jego przykazaniami, przemieniać nasz umysł, bo my mamy umysł przemieniony przez świat. My mamy umysł, który skażony tym światem, media, zobaczcie, to wszystko, co się dzieje wokół nas, on to jest wszystko przeciwne Bogu. Świat należy do szatana, tak mówi Słowo Boże, tak? Do diabła. Na kiedy kusił diabeł i Pana Jezusa, mówił, ten świat należy do mnie. To jest, wiecie, to jeżeli się karmimy światem, a nie znamy Słowa Bożego, to jacy z nas wierzący? Czyli podsumowując, mój bracie kochany, warto wychodzić do ludzi z Ewangelią, warto opowiadać, ponieważ ludzie na ulicy nie znają Jezusa i mimo, że mówią, że Go znają, tak, to niestety Go znają. Powierzyli swoje dusze fałszywym nauczycielom, albo wręcz nie chcą Go poznawać i dlatego warto im opowiadać o zbawieniu. O tym, że nie jest uczynków, że z łaski, o tym, że Słowo Boże jest całkowicie natchnione i pożyteczne. I czyste. I jest czyste. Słowo. Nieskażone. Nie wolno Słowa Bożego dodawać nic, ani do Słowa Bożego odejmować nic. O tym też mówię. To jest fundament, to jest zasady wiary, takie są właśnie w chrześcijaństwie, że nie wolno nic dodawać do tego, co jest napisane, ani nie wolno ujmować. To jest zasada Boża, tak? Moi drodzy kochani, którzy nas tutaj słuchaliście, dziękuję, że wytrwaliście do tej chwili. Tych, którzy nie znają Słowa Bożego, zachęcamy do otwarcia, skonfrontowania tego, co mówimy, czy prawdę mówimy, do poznania osobiście Jezusa Chrystusa, nie poprzez pośredników, a was, którzy być może już na nowo się narodziliście, zachęcamy, żebyście szli i opowiadali wszystkim o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Amen. A my idziemy głosić Ewangelię. Najwyższy czas.